Tak jak wspomniałem, no, ja nie przygotowuję tutaj w ramach tego cyklu żadnych prezentacji, tylko chciałem Państwu przedstawić źródła ogólnodostępne, z których można korzystać w internecie bezpłatnie, co najważniejsze. To taki też efekt wcześniejszej pracy i zbierania różnego rodzaju danych, które były potrzebne do różnego rodzaju opracowań, komentarzy, analiz, raportów, etc. No i tak dla takiego własnego spojrzenia właśnie pod kątem fundamentalnym na rynek. No tutaj głównie rynek walut, aczkolwiek jeszcze trochę o rynku akcji też sobie powiemy, zwłaszcza tych amerykańskich. I to wszystko dziś przed nami. Tak, dla Państwa informacji, webinarium jest nagrywane. Jest nagrywane i zapewne będzie dostępne na portalu FX Mag. Zatem zaczynamy od tematu, którym to no, cały czas będziemy żyliśmy, żyjemy i żyć będziemy, czyli fundamentalnie co jest istotne dla rynku walutowego, no to oczywiście dalsze decyzje Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych i podejście inwestorów do tego, jak właśnie oni widzą dalsze działania Fedu. To oczywiście w kontekście dolara mocnego bądź też słabego, do tego sobie zaraz przejdziemy, jakie są szanse i w którą stronę i co jest aktualnie przez rynek wyceniane, jak to sprawdzić, jak to sobie policzyć, żeby po prostu wiedzieć więcej, bo można to zrobić, no nie wydając kupy pieniędzy na różnego rodzaju programy, czy też portale, czy też serwisy informacyjne. Można to zrobić też i samodzielnie. Właśnie od tego zaczynamy, czyli od Fedu. No, temat dolara, jak wiadomo, jest istotny dla wszystkich, jak i również dla głównych par walutowych, ale to także trochę przełożenie na surowce, trochę też przełożenie na rynek akcji poniekąd, czyli dolar, tutaj akurat rentowności obligacji mają kluczowe znaczenie, no a z kolei rynek obligacji to też taki barometr, powiedzmy, sentymentu risk on czy też risk off, więc to wszystko się tak ze sobą trochę przeplata, więc zaczynamy od takiego typowego narzędzia do sprawdzania prawdopodobieństwa dla dalszych działań Fedu, czyli FedWatch Tool. Ja tutaj na czacie podsyłam Państwu, będę podsyłać od razu linki do tych źródeł, żebyście też mogli Państwo, skoro jesteście na tym webinarium, to znaczy, że Was ten temat interesuje, więc można z tych źródeł korzystać na co dzień. I tutaj to, co widzimy, to mamy kolejne zakładki. Na stronie CME, czyli szkagowskiej giełdy, mamy notowane kontrakty na stopę procentową Fedu. To jest normalny futures. Normalny kontrakt to jakbyśmy mieli kontrakty w Polsce na stopę procentową Narodowego Banku Polskiego, wyznaczaną przez Radę Polityki Pieniężnej. Co prawda na polskiej giełdzie mamy kontrakty na przykład na WIBOR, tyle tylko, że tam akurat jakoś nikt specjalnie nimi nie jest zainteresowany, natomiast w Stanach Zjednoczonych i ogólnie na świecie rynek stopy procentowej to jest rynek według raportu BIS, to jest rynek większy od rynku walutowego, także rynek stóp procentowy jest potężnym rynkiem. No i tak też w Stanach Zjednoczonych można sobie takim futuresem normalnie handlować i zakładać się o to, czy Fed te stopy podniesie, czy ich nie podniesie. No a na podstawie tego można też badać prawdopodobieństwa. Tutaj na stronie CME, już teraz nie pamiętam dokładnie w którym miejscu, chyba tutaj Learn More, po prostu jest cała rozpiska, jak to się wylicza, czyli skąd się bierze te prawdopodobieństwo, tam są całe wzory, no nie będziemy w to wnikać, jak ktoś chce, może tam kliknąć i sobie to przeczytać. Natomiast to, co dla nas jest najważniejsze, to co mówi Fed, tutaj też możemy sobie zobaczyć właśnie ten tak zwany dot plot, czy też dot chart, czyli to są te założenia Fedu. Oczywiście Fed się broni bardzo mocno, mówiąc, że to są tylko nasze projekcje, to są tylko nasze założenia, ale to nie jest żadne zobowiązanie, że to nie jest zobowiązanie Fedu, żeby na przykład według ich właśnie projekcji podnieść stopy jeszcze dwa razy w tym roku. Bo takie jest założenie Fedu na tę chwilę. Podwyżka jeszcze raz, a potem jeszcze raz. No i teraz jak to wycenia rynek? No, na maj w ogóle nie mamy praktycznie żadnych szans na zmianę stóp procentowych, ale już na czerwiec jak najbardziej tak. Tutaj ten temat jest dosyć prawdopodobny, że zobaczymy taką podwyżkę. Tylko 34% szans na to, że takiej podwyżki nie będzie. Co prawda rynek przy ostatnich dwóch podwyżkach w grudniu i we wrześniu, przepraszam, w
przepraszam, najmocniej w grudniu i w marcu, no wyceniał taką podwyżkę z niemalże, znaczy 100% prawdopodobieństwem, tak? To było 100%, czyli generalnie to ta kolumna, tu gdzie mamy 75 do 100 punktów bazowych, bo to jest przedział 100% Fedu, no to powinno spaść w okolice zera. Tak, do zera, czy tam jakieś powinny zostać jakieś 2-3%, tak, 5% max. Także widać tutaj też nawet na ten czerwiec, że jest przestrzeń do tego, żeby jeszcze rynek przekonywać do tego, że ta podwyżka w czerwcu może mieć miejsce, bo rynek jeszcze nie jest tak mocno przekonany, jak był w grudniu i w marcu. I dalej, czy rynek jest przekonany do drugiej podwyżki, bo to jest kluczowa sprawa. To, że jedna jest w cenach, to wiemy i to jest już dyskontowane przez rynek, ale z kolei, gdybyśmy chcieli szukać prawdopodobieństw właśnie dla kolejnej podwyżki, to już nie jest takie oczywiste, bo rynek właśnie stopy procentowej do końca takiej drugiej podwyżki nie wycenia, a jeśli już ją wycenia, to wycenia ją dopiero na grudzień. Dopiero w grudniu tutaj inwestorzy spodziewaliby się ewentualnie jeszcze jednej podwyżki stóp procentowych, patrząc na to zestawienie z kontraktów terminowych na stopę procentową Fed. No, temat jest o tyle istotny, że jeżeli Fed będzie robić to, co mówił, że będzie robić, no to znaczy, że jest przestrzeń do tego, aby rynek zaczął gonić właśnie wypowiedzi Fedu. No dziś nawet pojawiły się wypowiedzi, że dwie podwyżki jeszcze w tym roku to jest dobry start do zacieśniania polityki monetarnej w Stanach Zjednoczonych, a przy dobrych danych makroekonomicznych i danych zwłaszcza o inflacji padło zdanie, że możliwe są i cztery podwyżki w tym roku. Także Fed nakręcać powinien troszkę tych inwestorów do tego, żeby zaczęli wierzyć w mocniejszy cykl zacieśniania polityki monetarnej w USA. Wszystko oczywiście będzie zależne od danych i od planu Trumpa. Jak wiemy, plan Trumpa trochę napotkał na jakieś takie strome wzniesienie ostatnimi czasy, czyli no, prezydent jest republikanem, mamy też republikanów większość, jeżeli chodzi o partię, natomiast tam wewnątrz tej partii mamy różne sprzeczki co do właśnie chociażby reformy służby zdrowia, a to od niej Donald Trump uzależnił reformę ogólnie podatków, bo Donald Trump jako biznesmen najpierw musi wiedzieć, ile go będzie ta reforma kosztowała, żeby potem wiedzieć, jak on może przy tych podatkach zacząć majstrować, żeby nie było tak, że najpierw zacznie majstrować przy podatkach, potem zreformuje służbę zdrowia i będzie tak, bo skąd wziąć kasę na tą reformę, bo z podatków właśnie już tych pieniędzy nawet by nie było, bo by je zreformował szybciej. Więc no, to jest dobrze poukładane, ale pewne schody już tutaj zostały napotkane i trudno jest przez nie przejść w tym momencie, czy też po nich wejść Trumpowi z kontynuacją swojej polityki i stworzenia tego planu stymulacji fiskalnej. To są na razie pierwsze schody. Rynek dosyć ostrożny jest pod tym kątem. No i członkowie Fed też, co wynika z ostatniego protokołu, też są dosyć już teraz ostrożni co do planu Trumpa. Zatem mamy niespełna dwie podwyżki wyceniane w tym roku, czyli można powiedzieć, że jest przestrzeń do tego, żeby Fed dalej zaskakiwał, robiąc to, co zapowiadał, że będzie robić. Co to oznacza? No to oznacza, że jest przestrzeń cały czas dla dolara. No i teraz to jest jedna miara rynkowych oczekiwań co do stóp procentowych, a jest jeszcze druga miara. I tutaj musimy zacząć sobie od sprawdzenia 3-miesięcznego Liboru dla amerykańskiej waluty. I sprawdzamy sobie taki Libor w tym momencie dla amerykańskiego dolara. 3-miesięczny Libor to jest 1,15 w tym momencie. Tutaj też Państwu podsyłam link do tej strony, gdzie można sobie sprawdzać po prostu koszt pieniądza na rynku, koszt pożyczek i depozytów na rynku międzybankowym. No i teraz po co to jest? No to jest po to, żeby wiedzieć też, gdzie na przykład na odsetkach inwestorzy mogą szukać wyższych stóp zwrotu, na którym rynku, jeżeli chodzi o waluty. No Libor mamy tutaj zestawienie dla euro, dla jena, dla dolara, dla franka, dla funta. No tutaj dolar już, bo tutaj mamy różne terminy, jeżeli chodzi o te pożyczki bądź też depozyty. Więc to też sobie możemy sprawdzać na bieżąco, aby wiedzieć, gdzie dostaje się większe odsetki tu i teraz, tak? Czyli tu i teraz, gdzie dostaniemy większe odsetki za na przykład taką 3-miesięczną lotę, czy w dolarze, czy w jenie, czy we franku, czy w funcie brytyjskim, czy w euro. No, jak nie trudno się domyślić, największe odsetki dostaniemy cały czas w dolarze, więc tu i teraz dolara opłaca się z tego punktu widzenia dalej kupować, no bo on przynosi najwyższe odsetki po prostu.
Natomiast dla rynku nie tyle jest ważne to, co się dzieje tu i teraz, czyli gdzie ja dziś mogę zarobić najwięcej, ale inwestorzy sobie bardzo często, a w zasadzie głównie zadają pytanie, ok, tu i teraz jest fajnie, ale pytanie zawsze brzmi, to gdzie ja będę mógł zarobić więcej, tak? Czyli w którą stronę będą się przesuwać te oczekiwania co do przyszłego oprocentowania. Rynek stopy procentowej w zasadzie w długim terminie determinuje takie przepływy na rynku walut. Tak? Rynek walut podąża w długim terminie za rynkiem stopy procentowej, to można sobie sprawdzić, porównując, czy to właśnie rynek stopy procentowej do rynku walut, czy nawet taką próbkę reprezentatywną dla rynku stopy procentowej, jakim jest rynek obligacji, czyli rentowności obligacji. Wystarczy sobie wziąć na przykład 2- czy 10-letnie obligacje Niemiec, od ich rentowności odjąć rentowności obligacji Stanów Zjednoczonych też odpowiednio, tak? Jeżeli bierzemy tutaj dwulatki, no w Stanach też dwulatki, jak 10, to i 10-latki rentowności, czyli to, gdzie możemy zarobić więcej. Więcej, jaka jest proporcja pomiędzy rentownościami Niemiec na przykład i Stanów Zjednoczonych. Robimy prostą różnicę, jedne rentowności minus drugie i bierzemy kurs euro-dolara. W Excelu można sobie zrobić takie ćwiczenie, tu zachęcam, jeżeli ktoś jest zainteresowany. No ja tego pokazywać nie będę, no bo to jest dosyć proste działanie. Nakładamy na to kurs euro-dolara i widzimy, że to idzie praktycznie łeb w łeb. W długim terminie, na wykresach dziennych, tygodniowych, miesięcznych. No dlatego, że kapitał po prostu walutowy, waluta jest środkiem, tak? Środkiem do zakupu czegoś. Waluta sama w sobie nie jest jakimś narzędziem, powiedzmy, tak? Głównie służy do, jest środkiem do zrobienia jakiejś innej transakcji, do kupna, nie wiem, akcji właśnie, obligacji, ulokowania jej, kupna jakichś innych papierów, etc., tak? No, żeby mieć walutę dla waluty, no mało kto ma walutę dla waluty. No chyba, że jest powrót do bezpieczeństwa, wtedy każdy siedzi na gotówce, no i wtedy faktycznie walutę, najlepiej tą najwyżej oprocentowaną, warto sobie trzymać w kieszeni. Ale tak naprawdę w długim terminie no waluta jest środkiem do zakupu czegoś i obserwując to właśnie, co przynosi te wyższe stopy zwrotu albo ma potencjał do przynoszenia wyższych stóp zwrotu, w długim terminie kreuje trendy na rynku walut. I dlatego my teraz możemy sobie sprawdzać, tak, co w tym momencie przynosi tutaj najwyższe stopy zwrotu, na przykład jeżeli chodzi o LIBOR. Natomiast pytanie zawsze brzmi, ok, no ja wiem, jak on wygląda dziś, ale ja bym chciał wiedzieć, jak on będzie wyglądać w przyszłości. I to jest też to, na co patrzą inwestorzy, czyli patrzą na przyszłość dla tych stawek. No ja to akurat tutaj też przy współpracy z Arkiem Balcerowskim z Insider FX, taka strona, no niepopularna, bo czeska strona, drodzy Państwo, na której to możemy znaleźć notowania kontraktów na właśnie taki chociażby 3-miesięczny LIBOR w przyszłości. To są rzeczy, które możecie Państwo przeczytać w różnych rodzaju opracowaniach, komentarzach, głównie wykresy wtedy pochodzą z terminalu Bloomberga, tak dla szacunków tylko podam, że terminal Bloomberga około $2000 na miesiąc kosztuje i to są instrumenty notowane nigdzie indziej jak na rynku międzybankowym. W zasadzie niedostępne dla przeciętnego zjadacza chleba, żeby gdzie się podejrzał, no a tutaj takim trafem, dziwnym zbiegiem okoliczności Czesi zrobili sobie portal, nie wiem czy na lewo, czy na prawo, te dane jakoś udostępniają i one są, sprawdzałem je też właśnie z terminalem, czy to faktycznie się zgadza, więc okej. Więc miło, że możemy korzystać z normalnie mega płatnych danych praktycznie za darmo. I to nam pokazuje pewnego rodzaju przyszłość. Przyszłość do tego, jak mają kształtować się zdaniem uczestników rynku stopy procentowe. Rynkowe stopy procentowe, czyli ten 3-miesięczny LIBOR. Tutaj też podsyłam Państwu link od razu. I tutaj mamy zestawienie dla dolara amerykańskiego USD, FRAT, to jest skrót od Forward Rate Agreement. Jeżeli ktoś chce, może wygooglować, czym są kontrakty FRA. Dolar 3/6, czyli to jest 3-miesięczny LIBOR za 3 miesiące, zdaniem uczestników rynku. Dlatego patrzyliśmy, jak on wygląda obecnie. I on obecnie wygląda tak, że ma wartość 17% w skali roku. Tak, to jest obecnie oprocentowanie 3-miesięcznej na przykład lokaty w dolarze na rynku międzybankowym, tak w uproszczeniu. No i uczestnicy rynku kontraktów szacują, że ten LIBOR za 3 miesiące będzie wart już 1,31%. Czyli widzimy oczekiwania dla wzrostu oprocentowania dolara w przyszłości z 1,15 do 1,31, gdyby nic się nie działo po drodze, tak? Gdyby nie było jakichś nie wiadomo jakich złych wydarzeń, no to po prostu traktuje się to
że za 3 miesiące ten 3-miesięczny LIBOR tyle byłby wart i kropka. Tak? Czyli budujemy sobie tutaj takie view na oczekiwania w przyszłości. Za 6 miesięcy, zdaniem uczestników rynku, ten 3-miesięczny LIBOR będzie wart 1,45%, a z kolei za 9 miesięcy, czyli no, w okolicach końcówki roku lub też na początku roku przyszłego, będzie wart 1,53%. No i teraz możemy wykonać bardzo proste działanie matematyczne. 1,53, czyli wartość tego 3-miesięcznego LIBOR-u minus obecna wartość 3-miesięcznego LIBOR-u 1,15 daje nam wartość 0,38%, czyli 38 punktów bazowych. Można by powiedzieć, że rynek akurat kontraktów FRA, inwestorzy na tym rynku wyceniają, że 3-miesięczny LIBOR wzrośnie w tym terminie, czyli 9 miesięcy od teraz, o 38 punktów bazowych. Co to oznacza? No, to oznacza, że to nam pokazuje skalę niedoszacowania w tym momencie rynku w kontekście do tego, co mówi Fed. Bo Fed mówi, że my podwyższymy koszt pieniądza o 50 punktów bazowych, a rynek mówi nie, nie wierzymy, podniesiecie tylko raz stopy procentowe, a ten drugi raz, no to zobaczymy. I to nam daje pewnego rodzaju pole do interpretacji właśnie tej przestrzeni pomiędzy tym, co wycenia rynek, a tym, co mówi Fed. To jest istotne z punktu widzenia rynkowego kształtowania się też kursu dolara amerykańskiego, no bo czym mniej rzeczy jest w cenach, a te rzeczy się będą działy, no tym bardziej będą wpływać na walutę. Mam nadzieję, że jest to zrozumiałe, tak? Jeżeli nie ma podwyżek w cenach w tym momencie, a nie ma, no to jeżeli będą dwie podwyżki, no to dolar będzie mocniejszy. Gdyby już teraz były dwie podwyżki w cenach, a potem by schodziło to powietrze, tak, i byłoby, że przepraszam, że zmniejsza się to prawdopodobieństwo dla dwóch podwyżek, no to wtedy byłoby to niekorzystne dla dolara. Teraz zbadaliśmy sobie w bardzo prosty sposób, że rynek niedoszacowuje działań Fedu, które ten zapowiada po prostu Fedowi, nie wierząc w dwie podwyżki. I to nam pokazuje, że jeżeli tylko Fed będzie w kółko mówić, mielić ten temat, że będą dwie podwyżki, to istnieje szansa na umocnienie dolara. No i to możemy sobie badać takie rynkowe stopy procentowe tutaj też dla innych walut, dla euro, nie dla euro, dla jena, dla franka, czy też dla funta, jak ma zmieniać się to rynkowe oprocentowanie, czyli w jaki sposób inwestorzy wyceniają zmianę stóp procentowych, co jest kluczowe z punktu widzenia właśnie długofalowego kreowania kursu walut. I ja to ubrałem w taką prostą formę dostępną na stronie rynków na żywo, tak aby nie trzeba było tego szukać gdzieś tam po internecie. I to aktualizuję sobie co tydzień, bo te stawki no, nie zmieniają się naprawdę co chwilę. Znaczy, zmieniają się co chwilę, ale to nie ma jakby dużego znaczenia, że te stawki się zmieniają tam z minuty na minutę, bo to jest normalny rynek kontraktów, tak? Więc on żyje cały czas. Natomiast tutaj te stawki FRA są zgromadzone w taką jedną rubrykę, w jedną całość. No i w tej jednej całości możemy zobaczyć, jak to wygląda dla poszczególnych walut: euro, funta, franka, jena, dolara. Z punktu widzenia analizy fundamentalnej, no dla dolara nie ma tutaj konkurenta cały czas, czyli te wszystkie ruchy, które się odbyły na euro-dolarze, gdzieś tam podbicie pod nowe szczyty, na dolar-jenie, nowe dołki, gdzieś tam flirtowanie z tym poziomem 110, na dolar-franku też przecena, też były tam nowe dołki na wykresach dziennych, tygodniowych. No to z tej perspektywy tego spojrzenia to są tylko potężne, co prawda, ale jedynie korekty. Jedynie korekty na rynku, a nie jakieś zwroty w trendach w tym momencie, według tego, co widzimy na rynku stopy procentowej. Każdy trend podlega korektom. No, trendy fundamentalne, takie wielomiesięczne, czy nawet wieloletnie, bo trend dla dolara to jest trend od 2014 roku tak naprawdę. Każdy z tych trendów podlega korektom. No, jeżeli mówimy sobie o perspektywach trendów wielomiesięcznych, no to jakie miałyby się pojawić korekty, jak nie chociażby wielotygodniowe? Zatem to akurat nie powinno dziwić. Pytanie brzmi tylko, czy są szanse na nowe dołki na euro-dolarze, gdzieś tam 1,03, 1,02, czy są szanse na powrót dolar-jena do jakichś poziomów o wiele wyższych, no nie mówię o 120, ale 115 chociażby. No i czy są szanse na przykład na dolar-franka też równie wysoki kurs? No według tego są, zwłaszcza na dolar franku, gdzie ten dolar frank tutaj z perspektywy rynku stopy procentowej, no ta różnica jest kolosalna, jest ogromna pomiędzy notowaniami dolara na rynku stopy procentowej, a notowaniami franka na tym samym rynku. Tak? To jest rozbieżność ogromna. Natomiast co jest jeszcze istotne z tego punktu widzenia, to jest różnica.
Różnica pomiędzy oczekiwaniami za 9 miesięcy do oczekiwań za 3 miesiące. Różnica w oczekiwaniach jest bardzo ważna dla rynku, ważniejsza aniżeli sam poziom bieżących stóp procentowych, bo jeżeli sam bieżący poziom stóp procentowych byłby dla rynku istotny, to nie mielibyśmy przecież potężnych miesięcznych spadków na przykład na dolarze nowozelandzkim. Tak? Nie mielibyśmy tak potężnych cofnięć w kursie dolara nowozelandzkiego na przestrzeni właśnie ostatnich lat, bo przecież stopy w Nowej Zelandii cały czas są wyższe niż stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych i nim Stany dogonią jeszcze Nową Zelandię, no to minie mnóstwo czasu. A przecież kurs NZD USD tak naprawdę od, no tutaj, żeby Państwa nie skłamać, no także tak 2014 roku, połowa 2014 roku do połowy 2015, no to przecież tam był wodospad i teraz odbiliśmy trochę, ale to i tak jest no, może 30%, 40% zniesienia całego ruchu do dołu. Czyli to też pokazuje, jak ważne są oczekiwania pomiędzy. Nie tyle oczekiwania, przepraszam, co do przyszłych stóp procentowych są ważniejsze niż bieżący poziom stóp procentowych. O tak. Bo gdyby bieżący poziom stóp procentowych był ważniejszy, czyli na przykład spoglądanie na ten 3-miesięczny LIBOR, no to Nowozelandczyk w relacji do dolara amerykańskiego wciąż powinien być mocny, prawda? I powinien cały czas rosnąć, bo przecież stopy są wyższe w Nowej Zelandii. Ale tak nie jest. Tak nie jest, dlatego że głównie chodzi o oczekiwania. I teraz, co będzie tutaj ważniejsze? To nie szkodzi, że dla dolara te słupki są najwyższe, ale w momencie, kiedy doszłoby do tego, że jakaś różnica oczekiwań dla przyszłych wyższych stóp procentowych, dajmy na to, no tutaj akurat mamy Japonię albo funta brytyjskiego, podbijają się te oczekiwania. Jeżeli ta różnica, zwykła różnica, zacznie przewyższać ten słupek fioletowy, czyli notowań dolara amerykańskiego, to już dojdzie do pewnego rodzaju zmiany w nastawieniu, zmiany w trendzie. W takim podejściu fundamentalnym. Czyli nieważne, że stopy w Stanach będą bardzo wysokie, ale już na którymś z tych rynków, jeżeli pojawi się tylko oczekiwanie dla większej dynamiki ruchu na stopie procentowej w przyszłości, to już będzie można mówić o pewnego rodzaju zmianie fundamentalnego trendu z perspektywy rynku stopy procentowej dla takiej pary walut. No i tutaj pierwszy kandydat to jest dolar jen do takiej zmiany, bo ten słupek dla jena ostatnio bardzo mocno podbił, czyli oczekiwania dla wzrostu kosztu jena na rynku w terminie do 9 miesięcy od teraz. Także to jest właśnie to, co tutaj widzimy. No stąd też możliwe, że para dolar jen wcale nie ma jakiejś takiej super ochoty na wzrosty, pomimo tego, że Wall Street zaliczyło korektę, ale i tak jest relatywnie wysoko w porównaniu do dolar jena. Na obligacjach też mieliśmy korektę, ale i tak są wyżej od dolar jena, gdyby tak korelacyjnie spojrzeć. Ale widzimy, że na rynku stopy procentowej no coś się tutaj, coś drgnęło dla Japonii w długim terminie i to jest pewnego rodzaju też możliwe wytłumaczenie. Także to będzie najważniejsza rzecz, na którą będziemy zwracać uwagę, czyli kiedy dojdzie do większych oczekiwań co do wzrostu stóp procentowych, w której walucie, aniżeli w dolarze amerykańskim, i to, że te słupki fioletowe są wyższe, to naprawdę nic nie będzie znaczyło, bo to jest taki sam przypadek jak z dolarem nowozelandzkim. Co z tego, że dziś stopy procentowe są wyższe niż w dolarze amerykańskim, ale tam oczekiwano podwyżek i dolar amerykański na te oczekiwania zareagował. No i tutaj dalej, jeżeli sobie popatrzymy na kolejne tematy, czyli mamy temat rynku stopy procentowej, jak kształtują się te trendy, jakie są zagrożenia, czyli funt oraz jen do dolara. To są takie dwa pierwsze zagrożenia. Euro czy frank, no widać, że to daleka droga jeszcze, zwłaszcza dla franka szwajcarskiego. To jeszcze mamy kolejny temat, czyli temat pozycjonowania inwestorów instytucjonalnych. No, ja sobie na nich spoglądam ze względu na to, że no, zakładam, że oni wiedzą trochę więcej. Mają sztab ludzi, który tutaj zarządza takim hedge fundem, takim funduszem, no i oni jednak coś tam kumają, tak, w tym temacie, więc i nie zmieniają zdania też co chwilę. Więc jak oni ustawią sobie jakąś strategię inwestycyjną, no to nie po to, żeby za 2 dni ją zmieniać, tylko jak już się załadują pieniądze w jednym kierunku, to te pieniądze trzymają. To, co też Państwu tutaj prezentuję dziś, to nie są żadnego rodzaju, to też jest ważne, tak, z punktu widzenia właśnie. Możliwe, że jak gdyby szacowania potencjalnego wpływu na rynki, to nie są żadnego rodzaju, nie wiem, ankiety, tak? To nie są jakieś prognozy, to nie są wyniki badań wśród ekonomistów, którzy nawet nie tradowali, tylko to są rynki, na które kładzione są pieniądze. Tam ktoś w taki scenariusz, a nie w inny, położył kasę.
I to otworzą inwestorzy, a nie ankieterzy, a nie ekonomiści, którzy siedzą wygodnie i piją herbatkę, kawkę i tylko tam machną sobie ankietę i odeślą, tak? Tutaj mamy rynek, po prostu rynek, tak? Dlatego myślę, że to jest o wiele ważniejsze, że to rynek kładzie kasę i rynek pokazuje, czego oczekuje od kolejnych tam zachowań, powiedzmy, instrumentów bazowych. Więc tutaj skupiam się, żeby też Państwu pokazywać, co wycenia rynek, a nie ciepło siedzący za biurkiem wypełniający ankiety ekonomiści. Oczywiście mogą też tradować, tutaj nic przeciwko temu też nie mamy. Okej, ale teraz spójrzmy tylko na tych, co tradują, żadnych ankiet nie odpowiadają na nie, czyli fundusze hedgingowe, które tutaj pozycjonują się na futuresach. No i chciałem Państwu pokazać takie dwie największe zmiany, jakie zaszły w ostatnim czasie. Z punktu widzenia, no też myślę, że takiego długofalowego spojrzenia na rynek, tutaj mamy fundusze lewarowane, bo to na nie spoglądam na futuresach. No i doszło do bardzo gwałtownej zmiany, jeśli chodzi o pozycjonowanie na dolarze kanadyjskim. Jeżeli kogoś ta para interesuje, to 2 tygodnie, od 2 tygodni w zasadzie, mamy dosłownie zwrot, przepraszam, o 180 stopni na Kanadyjczyku na pozycjonowaniu. Tutaj mamy kontrakt na kanadyjskiego dolara. On jest rozliczany w dolarze amerykańskim, stąd też mamy parę CAD-USD, a nie USD-CAD, taką jaką znamy z platformy. No i ci traderzy na rynku futures, na rynku kontraktów terminowych na chicagowskiej giełdzie przekręcili swoje pozycje. Mieli pozycje długie w dolarze kanadyjskim, czyli po naszemu na rynku takim spotowym CFD to byłyby shorty na USD-CAD-zie, natomiast oni się przekręcili 2 tygodnie temu i teraz proszę zobaczyć też w jakim stopniu zaczęli posiadać pozycje krótkie w dolarze kanadyjskim, czyli krótkie w kanadyjskim, no to po naszemu to będzie gra na wzrosty na parze USD-CAD. I taka zmiana no, nastąpiła dosyć gwałtownie, bo wcześniej proszę zobaczyć, że te pozycje long w Kanadyjczyku no, były zbierane z tygodnia na tydzień. One rosły, a nie malały. To nie był jakiś taki płynny zwrot, że najpierw maleją longi tylko po to, żeby potem rosły shorty, tylko to było praktycznie 180 stopni, bach, tak? Czyli rosną longi, a potem nagle ciach, dukcja. I zaczynają dalej rosnąć shorty, które no, przyrastały systematycznie, ale te longi zostały po prostu skrojone, wycięte w pień. Także jest to też dosyć ciekawe zjawisko dla tych, którzy interesują się USD-CAD-em. Wynika z tego, z tej zmiany nastawienia inwestorów instytucjonalnych, że tam oni liczą na jakiś długofalowy trend, najwyraźniej wzrostowy w tym momencie, albo przynajmniej na to się nastawiają, na to kładą pieniądze przede wszystkim. Dalej z takich rynków, które są dosyć ciekawe, to jest dolar nowozelandzki w takim pozycjonowaniu inwestorów. I dolar nowozelandzki po raz pierwszy od, no tutaj nie będziemy się cofać historią, ale od długiego czasu doszło do zmiany też pozycjonowania. Nie w taki sposób gwałtowny jak na Kanadyjczyku, może tu jeszcze trochę oddalę ten wykres do 6 miesięcy. Nie w taki sposób gwałtowny jak na Kanadyjczyku, bo te pozycje długie były tutaj redukowane pierwszy, drugi, trzeci, czwarty miesiąc i dopiero tydzień, przepraszam, to są dane tygodniowe. No i dopiero ostatnio doszło do zmiany pozycjonowania. Zobaczymy w kolejnym tygodniu, czyli teraz w piątek, czy ta zmiana pozycjonowania zostanie utrzymana. No jeśli tak, no to mamy pewnego rodzaju zmianę trendu na dolarze nowozelandzkim z punktu widzenia traderów na futures, tych zarządzających w funduszach lewarowanych. Wcześniej byli mega przekonani o tym, że Nowozelandczyk będzie się umacniać. No, zaczęli być rozczarowani już tutaj od początku marca, ich rozczarowanie narastało. No i jak widać, wcześniej dołożone longi wcale nie przełożyły się na kurs. No, Nowozelandczyk, jak wiemy, nie wybijał jakichś super wysokich poziomów, więc może doszli do wniosku, podobnie jak swego czasu traderzy na rynku ropy przed tym tąpnięciem, że no okej, władowaliśmy już tyle kasy, a ten kurs w ogóle nie drgnął. Jak gdyby reszta rynku nie idzie w tę stronę, no to nie będziemy tkwić w tych pozycjach, tylko redukujemy. No skoro nie chciało rosnąć, no to może będzie spadać, no to ładujemy shorty. Może taki tok rozumowania za tym stać, no i w tym momencie oni się zaczęli odwracać, tak wynika z tych ostatnich danych. Zobaczymy po kolejnych danych, czy faktycznie tutaj zaczęli dokładać shorty, czy się zmienił z ich perspektywy trend. No też na rynku, tu akurat jeżeli ktoś zajmuje się analizą wolumenową, to zna ten zwrot effort i result, czyli dla odpowiedniego wysiłku musi być odpowiedni rezultat. I tutaj akurat na przykład na Nowozelandczyku, czy też na dolarze australijskim,
bo na dolarze australijskim też mamy potężne pozycjonowanie na wzrost. Jeśli tych wzrostów nie będzie, no to tutaj ten rezultat w ogóle nie jest współmierny do wysiłku. Wysiłek jest tutaj bardzo duży włożony w to, żeby ten rynek rósł, bo pozycje tutaj na przykład na Australijczyku też są mega duże, pootwierane na wzrosty. No a jak na razie, jak wiemy, jeżeli popatrzymy sobie na długoterminowy wykres dolara australijskiego, to on tam podbijał pod takie wielomiesięczne ograniczenia konsolidacji, no i nic z tego, tak? To trochę nam przypomina taki case ropy, gdzie ropa też podbijała, 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 no a w końcu jak urwała, no to bardzo szybko. Co prawda teraz znowu wraca, ale generalnie chodzi o takie, no powiedzmy, tąpnięcie, że tutaj na tych rynkach, jak na przykład teraz dolar australijski, no jest to dosyć mocno też i prawdopodobne. No jeśli nie uda się sforsować tej górnej bariery, a pozycje nadal będą wysokie, nadal będą przyrastać. Oczywiście, jeżeli barierę się udałoby sforsować, no to wtedy te fundusze będą przeszczęśliwe, bo inni uczestnicy rynku zaczną się dołączać do longów, bo widzą, że przełamany trend boczny i to wielomiesięczny, no to trzeba teraz już kupować, etc. Tak? Ale na razie ich wysiłek nie jest widoczny w kursie dolara australijskiego. To jest kolejna ciekawa para. No i kolejna ciekawa para to jest właśnie japoński jen. Tam doszło do, jak sobie mówiliśmy, do pewnej zmiany na rynku tej stopy procentowej dla oczekiwań co do rynkowej stopy procentowej w długim terminie. I też proszę zobaczyć, co się dzieje na futuresach na japońskiego jena. Tutaj akurat inwestorzy zaczynają coraz mniej wierzyć w jego osłabienie. Tutaj znowuż mamy parę jen-dolar. No my znamy to pod hasłem dolar-jen na platformie, zatem pozycje short w parze jen-dolar, czy też w kontrakcie, tak, na jena, no to są pozycje zarabiające na jego osłabieniu, czyli generalnie dla nas na wzrostach dolar-jena na CFD. Natomiast tutaj, co się dzieje z tymi pozycjami? No, te shorty, była podjęta próba dokładania od pozycji w połowie marca. Była próba dokładania pozycji krótkich w jenie, czyli jakby zwiększenie zaangażowania na to, żeby kurs dolar-jena mocniej zaczął wzrastać. No ale to próba, jak widać, po 2 tygodniach wygasła. Na koniec marca mamy bardzo już mało pozycji, które w porównaniu do tego, co było wcześniej, które chcą zarabiać na osłabieniu jena, a z kolei zaczęło trochę przybywać pozycji, które chcą zarabiać na jego umocnieniu, czyli pozycji long w jenie, czyli pozycji długich w jenie. Także tutaj jesteśmy też bardzo blisko takiego, no powiedzmy, takiej zmiany pozycjonowania wśród traderów instytucjonalnych. Domykają shorty, otwierają longi i coraz mniej wierzą w to, że ten dolar jen to w ogóle ma szansę wystrzelić jakoś nie wiadomo jak do góry. Też warto zauważyć, że ci traderzy właśnie z rynku futures dosyć późno zaczęli obstawiać słabość jena pod koniec roku. To była końcówka listopada. No i w końcówce listopada, w grudniu, no to w zasadzie dolar jen robił już szczyty, tak naprawdę. Czyli można powiedzieć, że trochę też ci traderzy z futures troszkę się z tematem spóźnili. No, jak widać, nikt nie jest nieomylny. Każdy może się pomylić, no bo grudzień przecież to już były szczyty na takie te ostatnie na dolar jenie. A tutaj widzimy, że dopiero właśnie grudzień, połowa grudnia, czy też końcówka grudnia, no nie mówiąc już o początku roku, to zdaniem traderów właśnie na rynku futures to był ten moment, kiedy to jen miał najbardziej tracić na wartości, a tak się nie stało, więc cierpliwość też ma swoje granice. Możliwe, że oni tutaj podeszli do tematu podobnie. Był złożony duży wysiłek w to, żeby jen był słabszy. Nic z tego nie wyszło i teraz cierpliwość się pomału kończy. Zobaczymy, czy też dojdzie do zmiany pozycjonowania, bo to w miarę teraz współgra z tym, co się dzieje na rynku stopy procentowej. Więc to też jest bardzo interesujący rynek w tym momencie do obserwacji z punktu widzenia pozycjonowania. Na całej reszcie z kolei, na eurodolarze, na funcie czy na franku, naprawdę tutaj akurat nie dochodzi do jakichś nie wiadomo jakich rewolucji. Co prawda na euro też mamy zmniejszanie pozycji krótkich, czyli ta wiara w osłabienie euro maleje, a z kolei mamy lekko podbudowany ten sentyment dla ruchu wzrostowego na euro, ale to bardzo delikatnie, tak? Jakby skracanie pozycji short jest tutaj większe niż budowanie longów na ten moment, ale widać pewnego rodzaju od kilku tygodni tendencje do przycinania pozycji zarabiających na osłabieniu euro. Także tak wygląda pozycjonowanie traderów na rynku futures, czyli mieliśmy rynek stopy procentowej, tam porównanie dla głównych walut. Dlaczego dla głównych, a nie dla całej reszty? Ano dlatego, że jeżeli patrzymy na rynek stopy procentowej,
To musimy patrzeć też na waluty i kraje przede wszystkim o podobnym stopniu ryzyka inwestycyjnego. No, nie możemy porównywać gdyby działań na rynku stopy procentowej w strefie euro w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Japonii, Szwajcarii do tego, co się na przykład dzieje w Polsce. Czyli rynek stopy procentowej w Polsce versus Euroland. Dlatego jeszcze oprócz zysku, tak, co jest najważniejsze dla inwestorów w takiej długofalowej perspektywie, to są dwie rzeczy. Perspektywa zysku i ryzyka. Zwłaszcza myślę, że ryzyko jest na pierwszym miejscu, a dopiero potem, jak ono zostanie określone, to jest perspektywa zysku. I Polska akurat tutaj, gdybyśmy mieli patrzeć na rynek stopy procentowej, na który w sumie to się i tak nic nie dzieje, więc nie ma żadnych szacunków dla podwyżek stóp procentowych ani obniżek, po prostu nic, nuda, to no nie możemy zrobić takiego zestawienia. Dlatego zestawienie tyczy się głównych par walutowych. I teraz dalej, jeszcze poruszymy sobie temat krzywej rentowności obligacji w kontekście ostatniej chociażby korekty w USA na rynku akcyjnym. Czy coś tutaj w ogóle się zmieniło z tej perspektywy takiej długofalowej? No bo jak popatrzymy sobie na różnego zestawienia, na różnego rodzaju zestawienia co do pozycjonowania właśnie graczy detalicznych, to naprawdę cała masa próbuje łapać czy to szczyty na DAX-ie, czy to szczyty na S&P. Trend trwa już tyle lat i cały czas znajdują się amatorzy, że to teraz już na pewno będzie jego koniec. No, ci amatorzy też byli w 2012, 13, 14, 15, 16 roku. W każdym roku trwania tej potężnej hossy napompowanej pieniędzmi z banków centralnych znajdą się amatorzy łapania szczytów. No, można, ale po co? Tak, no to z tym już próbuję walczyć od dłuższego czasu, właśnie zadając takie pytanie też i widzom rynków na żywo. No można, ale po co, tak? Po co się z tym kopać? No ale niektórzy lubią pod prąd. Okej, więc na co tutaj patrzymy? Patrzymy na zestawienie krzywej rentowności amerykańskich obligacji w relacji do S&P 500, jako taki rynek obligacji, jako taki fundamentalny rynek pokazujący nam i ryzyko z jednej strony, i szansę. No i jeszcze bieżące stopy procentowe. Czyli rynek obligacji naprawdę jest takim fajnym rynkiem, oprócz tego, że jest zarezerwowanym głównie dla profesjonalistów, dla tych, którzy mają i najwięcej pieniędzy, i którzy wiedzą najwięcej rzeczy. Tam nie ma małych graczy. No to, co, że my możemy kupić obligacje, no to możemy, no ale to nie mówimy o takich traderach z rynku obligacyjnego, tylko o instytucjach, które no wiedzą naprawdę dużo rzeczy, są dużo rzeczy w stanie przewidzieć, albo przynajmniej wycenić, jeżeli widzą jakieś zagrożenia. No i takie zagrożenia właśnie widziały różnego rodzaju zagrożenia był widoczny właśnie po krzywej rentowności obligacji, kiedy ona zaczęła być albo płaska, albo też odwrócona. To oznacza, że tutaj krótkoterminowe papiery były wyżej oprocentowane od długoterminowych papierów. No to jest rzecz nienaturalna dla rynku, gdzie krótkoterminowa pożyczka jest droższa, o wiele droższa od długoterminowej pożyczki, tak? Czyli premia za ryzyko w krótkim terminie jest kosmiczna po prostu, bo tutaj, jeżeli ktoś mu chciałby coś pożyczyć, pieniądze w tak krótkim terminie, to oznacza, że on się po prostu boi, że za chwilę ta druga strona będzie niewypłacalna, tak? No w terminie tam 10 czy 15 lat, no to jakoś to będzie, ale w terminie 2-3 miesięcy, czy tam właśnie na jakichś bonach i na innych na krótkoterminowych stopach procentowych, ryzyko niewypłacalności drugiej strony transakcji jest tak potężne, zdaniem uczestników rynku, że oni sobie życzą ogromnej premii za to ryzyko pożyczenia komuś kasy. Tak? Dlatego te krótkoterminowe stopy procentowe w środowisku, kiedy spodziewany jest jakiś kryzys, kiedy to ryzyko kontrahenta mega rośnie, no, życzą sobie wyższych stóp zwrotu z takiej pożyczki, no i wtedy rosną nam bardzo mocno krótkoterminowe stopy procentowe. A długoterminowe, no, tam gdzie są i są niżej jeszcze. Odwrócona krzywa rentowności nam mówi o tym, że w obecnym czasie jest albo za chwilę będzie bardzo niepewnie. To nie oznacza, że będzie jakiś kryzys czy coś, ale że będzie pod mega duże ryzyko. A z kolei w przyszłości no jakoś będzie, ale może nie aż tak różowo, tak? To tak w skrócie. No i później mamy kontynuację ruchu, to był 2000 rok, no i mamy wielki kryzys, który no ja niestety wtedy trochę raczkowałem też z tymi tematami, bo to było 10 lat temu.
Na studiach niestety takich rzeczy nie uczyli, nie zwracali na to uwagi, jeżeli chodzi właśnie o kryzys w Stanach Zjednoczonych i o to, że coś się dzieje nienormalnego właśnie z krzywą rentowności. No ja sobie nie przypominam wtedy ani artykułów w gazetach, ani, a czytałem je, zwłaszcza jak coś się zaczęło walić, tak? Na szczęście na wakacjach będąc. Natomiast to trwało, to odwrócenie tej krzywej rentowności, to nie było z dnia na dzień, tak? To trwało miesiącami. Więc miesiącami rynek obligacji dawał takie czerwone światło, że uważajcie, bo coś jest na rzeczy. To nie jest normalna sytuacja, że mamy odwróconą krzywą rentowności. To jest absolutnie nienormalna sytuacja, świadcząca o dużym zagrożeniu w przyszłości. I to wiele miesięcy trwało. Więc to nie jest tak, że to przyszło jakoś niespodziewanie. No, kto miał wiedzieć, ten wiedział. I teraz, co się dzieje dalej, tak? No dalej, wiadomo, mamy ultraluźną politykę monetarną, niskie stopy procentowe, zerowe stopy procentowe, no i krzywa rentowności nachylona dodatnio. Mijają kolejne lata, mijają lata, Fed zaczyna zmniejszać program QE, QE już likwiduje i Fed przechodzi do podwyżek stóp procentowych. No i co robią podwyżki stóp procentowych? No podwyżki stóp procentowych podbijają nam ten krótki koniec, czyli to, co mamy teraz w okolicach zera. Zaczyna iść do góry. To są właśnie podwyżki stóp procentowych przez Fed. Dlatego ten krótki koniec idzie do góry. Natomiast długi koniec, od czego zależy, to oprocentowanie 23-letnich, 20 czy tam 30-letnich obligacji USA, no zależy od perspektyw dla poziomu rozwoju gospodarki w przyszłości oraz od poziomu inflacji. I w związku z tym, jeżeli są te perspektywy świetne, no póki co jeszcze są, tak jeszcze jakiś pan Trumpa no, napotkał na te przeszkody, o których mówiliśmy sobie na początku spotkania, ale nie legł w gruzach, tylko napotkał na przeszkody, no to mamy cały czas relatywnie wysoko ten długi koniec krzywej rentowności. Krótki koniec natomiast będzie podnoszony wraz z kolejnymi podwyżkami stóp procentowych w USA. Czyli w pewnym momencie, jeżeli stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych, tak jak to się określa, w tym cyklu podwyżek dotrą do poziomu 3% i perspektywy dla rozwoju amerykańskiej gospodarki będą takie, jakie są teraz, czyli powiedzmy, że ten plan Trumpa trochę jest też wyceniony już w tym momencie przez rynek w jakimś stopniu na pewno, ale nie będzie nic ponad to, no to wtedy faktycznie będzie można mówić o jakimś kryzysie, znaczy kryzysie, na jakimś przejściu do chociażby wielomiesięcznej bez USA. Z tej perspektywy, czyli stopy procentowe w Stanach gdzieś na poziomie 2,5-3%, albo dobra, już tak dla zaokrąglenia pomiędzy 2-3%, to dopiero byłby ten poziom taki no, marginesu bezpieczeństwa dla hossy w Stanach. Takie jest moje odczucie, takie jest moje zdanie. No, pierwszy cykl podwyżek nigdy nie robił krzywdy, bo to sprawdzałem swego czasu, gdy Fed podnosił stopy, ile jeszcze wtedy w trakcie pierwszych kilku podwyżek rosły indeksy i one rosły. To nie jest tak, że rosną stopy, to zaraz z automatu spadają indeksy, co też pisałem na blogu, w sumie od paru lat taki wpis się ukazywał na danielkostecki.pl, właśnie krzywa rentowności i amerykański indeks. Już nie pamiętam od kiedy zacząłem o tym pisać, ale od dawien dawna, od czasu, kiedy Fed miał zacząć skracać QE, także, że to na pewno doprowadzi do jakiejś wielkiej bessy. No, nic się takiego nie stało i nic się takiego dalej nie dzieje, a ta krzywa rentowności pokazuje, że przestrzeń jeszcze jest, warto tylko wiedzieć, co od czego zależy, tak? Czyli który koniec na co wskazuje tej krzywej. Także tutaj z tej perspektywy, no, hossa w Stanach trwa. Czy będzie przerywana korektami, jak tutaj chociażby taka ostatnia, tak? Gdzie mieliśmy, no tutaj, który to był 2015 rok? No, tego to nigdy nie wiadomo, tak? No, trendy podlegają korektom. Natomiast do zmiany trendu, czy do wejścia takiej bessy, która tutaj miała miejsce, to wydaje się, że jeszcze mamy trochę czasu. No i to samo tyczy się Niemiec. Jeżeli ktoś uważa, że na DAX-ie będzie Bessa, na S&P Hossa, to jeżeli popatrzymy sobie i porównamy procentową zmianę tych indeksów, tutaj też tak może szybko sobie zerknę, procentowa zmiana DAX-a, no dajmy na to na przestrzeni 20 lat, zobaczmy, 20 lat i taka sama procentowa zmiana S&P 500, to już to Państwu powiem, czy to się w ogóle od siebie jakoś różniło. No, trochę się różni, tak, ale bez przesady. Generalnie niemiecka giełda i amerykańska giełda od wielu, wielu lat idą łeb w łeb praktycznie. No, procentowe zmiany ceny to najlepiej odzwierciedlają właśnie, jak wygląda giełda w Niemczech i w Stanach Zjednoczonych. To jest praktycznie podobny rynek. Przepraszam, za to tutaj nie ma co liczyć na jakieś wielkie rozkorelowanie się tych rynków, a każdy brak korelacji to tylko okazja do tak zwanego pair tradingu, jak ktoś lubi oczywiście.
Natomiast dla strefy euro z kolei temat numer jeden to wydaje mi się, że to jest temat mimo wszystko inflacji, bo to też chyba sobie tutaj swego czasu mówiliśmy na tym spotkaniu. Jak jest inflacja, to jest hossa i kropka. Tak? Nie ma inflacji, nie ma hossy. Jest inflacja, jest hossa. Ta inflacja w strefie euro jest, co prawda ostatnio trochę niższa niż zakładano, ale jest. To jest najważniejsze, że jest, bo każda inflacja jest pozytywna dla indeksów giełdowych, bo nominalnie po prostu rosną wartości. To że czy taka wewnętrzna wartość też wzrasta, to inna bajka, ale nominalnie wzrasta, tak? Bo jeżeli rosną ceny, to i poziom sprzedaży rośnie nominalnie, tak? W walucie rośnie, czy tam w PLN-ach, obojętnie. Tak? Raz sprzedaliśmy coś za 100 milionów, inflacja urosła o 2%, czyli za rok sprzedaliśmy za 102 miliony, czyli mamy wzrost sprzedaży, prawda? I nominalnie pod ten wzrost sprzedaży, pomimo tego, że powiedzmy, sprzedaliśmy wszystkiego tyle samo, to sprzedaliśmy to drożej, bo inflacja była wyżej. No to mamy do czynienia ze wzrostem wartości przedsiębiorstwa, no bo przecież zyski wzrosły, tak? I nominalnie akcje idą w górę. Dlatego tak ważna jest inflacja dla hossy na indeksach giełdowych. To pokazuje przykład Japonii, gdzie tam inflacji nie było i indeks stał w miejscu. Dopiero zapowiedź Banku Japonii, że będzie robić wszystko, aby odbić inflację. Nikkei wystrzelił tak kosmicznie. Warto to też zrozumieć właśnie, tu nie chodzi o jakieś nie wiadomo jakie cuda, to chodzi o wycenę nominalną. Nominalnie firmy sprzedają coś w walucie, tak w dolarach, w euro, w PLN-ach, obojętnie w czym. Jak jest inflacja, to one po prostu nawet sprzedając tyle samo, sprzedadzą to za więcej pieniędzy i to już będzie odnotowane jako wzrost zysku, prawda? Wzrost sprzedaży. Tak, wzrost sprzedaży to kupujemy akcje, rośnie ich wartość nominalna, etc. No i dlatego inflacja w takim mega dużym uproszczeniu napędza hossę. Zatem to jest kolejny czynnik, na który fundamentalnie warto zwracać uwagę. Jeśli jest inflacja, jest hossa. Tak w skrócie, w długich terminach oczywiście, no to tutaj nie mówimy o grze pod odczyty inflacji na DAX-ie 5-minutowych wykresach, tylko mówimy bardziej o jakimś zarządzaniu, na przykład długofalowym, jakimś swoim, powiedzmy, nie wiem, czy to portfelem z perspektywą odkładania na emeryturę. W perspektywie 10, 20, 30 lat, zależy kto kiedy zaczął, lub też pomyślał o tym, czy też mówimy o jakichś długofalowych trendach, o tendencjach po prostu, a nie o jakiejś czystej spekulacji na krótkich interwałach. No bo tutaj fundamentalnie to za bardzo się tego nie da zrobić. Mówimy sobie o takim szerokim big picture, tak zwanym szerokim, dużym obrazie. Więc tak by to, drodzy Państwo, wyglądało na tę chwilę. Także mam nadzieję, że w jakiś sposób ciekawy postarałem się to Państwu przedstawić wraz ze źródłami, które są ogólnodostępne i każdy może je sprawdzać na co dzień. I staram się też Państwu przedstawić, w jaki sposób z tego korzystać. No, spotkania mamy raz w miesiącu, w związku z tym zobaczymy, co się wydarzy do maja. Do początku maja, jak ta sytuacja będzie wyglądać. Gdy się będzie zmieniać, będziemy o tym informować. Gdy się nie będzie zmieniać, to też powiemy, że się nic nie zmieniło i po prostu trendy są na przykład kontynuowane. Także konkluzja na dziś jest taka, że dla dolara amerykańskiego tak naprawdę nic się nie zmieniło. To, co widzieliśmy wcześniej, to były potężne korekty. Pierwsze zagrożenie dla dolara pojawia się ze strony japońskiego jena, to w pozycjonowaniu inwestorów. Czy to właśnie w rynku stopy procentowej? Zresztą zobaczymy, czy to jest taki jednorazowy wyskok, czy to jest jakaś już trwała tendencja, że rynek oczekuje w Japonii w jakimś długim okresie właśnie podwyższania kosztu pieniądza, tak? Czy też nie wiem, wychodzenia z programu QE i tak dalej. Więc to się okaże jeszcze. Ja to aktualizuję w niedzielę, zatem wtedy sobie na to zerkniemy. Natomiast poza tym nic się absolutnie nie zmieniło. Także mieliśmy potężne korekty i po tych korektach najwyraźniej póki co czas powrócić do fundamentalnych trendów. Czy tak się stanie, czas nam pokaże. Także drodzy Państwo, ja już serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Odpowiadając na pytanie, tak, jest tego też nagranie. Myślę, że na stronie FXMAG się pojawi, więc serdecznie Państwu dziękuję za poświęcony czas i za uwagę. No i też zapraszam do transmisji w rynkach na żywo, rynkinażywo.tv codziennie od 9:15. Także do usłyszenia, drodzy Państwo, spokojnego wieczoru Państwu życzę. Pozdrawiam serdecznie i do kolejnego spotkania.